Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie mapkę aktualizacji, która została zaprezentowana na jednym z ostatnich streamów. Dokładnie tak, na jednym z oficjalnych streamów pokazali nam takie predykcje co do aktualizacji, no i niektóre rzeczy mamy już odblokowane, już one są w gierce, no a przy niektórych jest taka kudeczka, więc po prostu mamy jakieś tam przewidywania, co to może być, co będzie zmienione i tak dalej, i tak dalej. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie wasze pomysły w komentarzach co do właśnie tej mapki, co waszym zdaniem może zostać zmienione, no i jeżeli ja powiem jakąś głupotę, to też mnie poprawcie, dlatego, że oczywiście to są tylko i wyłącznie predykcje, przewidywania, już wam pokazuję, jak to wygląda. Ogólnie dzisiaj nad ranem wróciłem z wakacji, wracamy już do normalnej aktywności, codziennie praktycznie streamy, codziennie jakieś filmy, no bo troszkę się tego nawarstwiło, nie było mnie 10 dni w domu, no i troszkę się tego nawarstwiło, więc teraz sobie będziemy po prostu nadrabiać, no i codziennie postaram się coś tam nagrać. Dobrze, bez zbędnego przedłużania odpalam wam tutaj właśnie tą mapkę, odpaliłem ją sobie w Paincie, żebyście widzieli również mój kursor, widać go, widać, może nie jakoś dobrze, ale mniej więcej widać. No i co? Tak ta mapka wygląda. Ogólnie są tutaj ikonki pewnych funkcji w gierce, no i jak widzicie przy niektórych ikonkach mamy kudeczkę, czyli jest to zablokowane, no a przy niektórych ikonkach mamy już no po prostu ikonkę bez kłódki, czyli już mamy to odblokowane. I jak sobie polecimy tutaj od lewej strony, no to mamy na górze ten znaczek, powiedzmy, goblińskiego minstrela, czyli tej listy to-do nowej, że tak powiem, zmodyfikowanej. Tutaj na dole mamy loch na kółkach. Loch na kółkach również został oczywiście do gierki już dodany. No ale właśnie, od lochu na kółkach na przykład lecimy sobie w dół, no i tutaj mamy taką ikonkę, nie wiem, namiotu, czy cyrkowego, czy coś takiego, no i ona jest zablokowana. Co nam może sugerować, że po prostu jakaś nowa funkcja tego lochu na kółkach jeszcze zostanie dodana. No loch na kółkach, no niezbyt chyba jakieś ciekawe wydarzenie, ja już się zresztą na ten temat wypowiadałem po moim ostatnim przyjeździe, że po prostu taki zwykły loszek bez fajerwerek, spoko, bo zawsze jakieś darmowe epiki, zawsze jakiś darmowy expik, no ale widzimy tutaj, że coś jeszcze do tego lochu na kółkach prawdopodobnie zostanie dodane. No i dobrze, lecimy sobie dalej, tutaj mamy Elevator i tutaj mamy ten piekielny atak, czyli to, co już zostało dodane. No i lecimy dalej i teraz mamy na górze klaserek, czyli ta modyfikacja klasera, która również została wprowadzona. Mamy tutaj modyfikację gildii, która jak widzimy również została wprowadzona. No ale właśnie, na górze jest bardzo dużo zablokowanych rzeczy. Mianowicie tutaj, zobaczcie, tutaj coś w stylu nowa klasa postaci, może nowa rasa, jakieś nowe rasy może, albo coś takiego. No i ikonka może nam sugerować, że coś nowego w tym temacie może zostać dodane. Dalej mamy ikonkę pupili, również zablokowaną. No i również możemy się tylko domyślać. Może to będzie na przykład, nie wiem, możliwość karmienia pupili do większego poziomu niż 200. Może jakaś aktualizacja większa pupili, może jakieś modyfikacje, może to, może tamto. W każdym razie, no również z pupilami coś będą ruszać. Dalej mamy kalendarz, też coś zablokowanego, też coś z kalendarzem będą zmieniać. Dalej mamy twierdzę, również twierdzy coś będą zmieniać, w zarządce areny coś będą zmieniać. No i tyle. Dalej mamy tutaj, jak widzicie, no ikonkę karczmy, ikonkę po prostu zwykłych misji. No ale tutaj chyba chodzi o to, chociaż nie, tutaj też z tego co widzę jest to zablokowane, czy jestem ślepy? Też jest taka kudeczka, wam się to powiększyło? Nie. Też jest chyba taka kółeczka, ale taka no niezbyt widoczna, taka troszeczkę zamazana, prawy górny róg tutaj, jak możecie zauważyć. No, więc też coś będzie zmieniane, no i tutaj na samym dole również jakaś ikonka, powiedzmy mięśniaczka, może jakiś to będzie boost do karczmy, może coś będzie można dokupić, żeby misje nam dawały jeszcze więcej expa, jeszcze więcej golda. No w każdym razie taką ścieżkę tutaj na samej górze mamy naprawdę dużo, dużo rzeczy zablokowanych. Oczywiście jeżeli macie jakieś pomysły, bo tak jak mówię, no tutaj ciężko mi przewidzieć, co mogą zmienić w twierdzy, co mogą zmienić właśnie w kalendarzu, w zarządce areny, w karczmie, więc jeżeli wy macie jakieś pomysły, to dawajcie znaka w komentarzu. Dobrze, tyle, lecimy sobie dalej, no i tutaj sobie zejdziemy na dół. No i właśnie, rework. Rework, który już niemalże oficjalnie został zapowiedziany, że będzie serwer beta, rework łowcy demonów oraz rework druida. Druid, jak wszyscy dobrze wiemy, zbugowany, nie działa tak jak powinien, ciągle z nim są jakieś problemy, więc to jest na pewno potrzebne. No i łowca demonów, klasa, która obecnie jest uważana za najmocniejszą klasę w giereczce, również wymaga zmiany, żeby nie była taka OP.
Więc tutaj no również z tym łowcą demonów coś będą zmieniać, więc dwa reworki klas postaci nam się szykują i one już, tak jak wspomniałem, z tego co czytałem na tawernie, są niemalże zapowiedziane. Na dniach, w najbliższych, powiedzmy, dniach, w najbliższych tygodniach będą już jakieś tam no serwery beta ogłaszane, już to będzie startować, będą to testować. Dobrze, dalej mamy taką ikonkę tarczy, nie wiem szczerze mówiąc co to jest, ale również jest to zablokowane, również no nie mam pomysłu w tym momencie co to by mogło być. No i dalej mamy taki znaczek zapytania, też jest kudeczka, też coś tutaj będzie zmieniane. Lecimy dalej, lecimy teraz w dół, no i mamy pocztę. I mamy znowu taką ikonkę, która już jest niby odblokowana, ale kurczę, powiem wam, że totalnie nie wiem, czemu to może służyć. Ja mam teraz ogólnie taką pustkę w głowie, szczerze mówiąc, więc wy oczywiście piszcie w komentarzu, ale no, tutaj też niby to jest coś nowego, co już zostało dodane. Teraz bardzo pozmieniali te ikonki, teraz wraz z tym nowym interfejsem, no dużo rzeczy się pozmieniało, więc ja sam nie jestem przyzwyczajony jeszcze, która ikonka czemu odpowiada i tak dalej, musiałbym dłużej pomyśleć, a też nie chcę tego filmu przeciągać w nieskończoność. Dobrze, tutaj na środku mamy również, no to są wyprawy. To jest ikonka bodajże wypraw, jak się nie mylę. Chociaż to też może być u tego goblińskiego minstrela. W sumie jak tutaj sobie wejdziemy w giereszkę. Tak, to jest szynk, okej, czyli to jest po prostu karszma. No tutaj mamy piwka, tutaj coś z tymi piwkami będzie reworkowane, co mamy w prawym górnym rogu. No ale coś w tym szynku też ma być reworkowane i tutaj chyba chodzi po prostu o wyprawy. Z racji tego, że no to była ostatnia większa zmiana, która się tutaj w karszmie pojawiła. No i kudeczki już przy tej ikonce nie mamy. No i dalej również mamy jakiś taki namiot, też zablokowany, też to idzie od karczmy, czyli od tego szynku teraz, bo teraz to się nazywa szynk, też coś tutaj będzie na pewno zmienione. Dobrze, lecimy dalej, tutaj na górę, no i mamy ikonkę podziemi, to jest ikonka podziemi, jeżeli się nie mylę, chociaż nie, a nie, lochów, Jezus Maria, jak to... Nie wiem, albo jestem głupi, albo no muszę tu zerkać na ten lewy menu po lewej stronie po prostu. Dobra, czyli tutaj mamy ikonkę lochów. No coś będzie zmienione w lochach, coś zostało zmienione w lochach, to już jest też odblokowane, też tutaj nie ma kudeczki. No tylko pytanie, co to takiego mogło być, bo tutaj, no wy tego nie widzicie, ale no lochy już jakiś czas temu zostały zmienione i w ostatnim czasie nie przypominam sobie, aby coś zostało tutaj ciekawego faktycznie dodawane, ani nic, więc to może chodziło po prostu o jakąś tam starszą aktualizację, może te nowe lochy, które weszły już dawno, dawno temu, może tutaj przebudowa interfejsu tych lochów, to też już było w sumie bardzo dawno temu, no w każdym razie coś tutaj w tych lochach również zostało już zmienione. Mówię, no mapka prezentuje niektóre rzeczy, które dopiero będą, niektóre, które już były dawno temu, więc tak ciężko się tutaj odnaleźć. Ale właśnie, dalej jak sobie tutaj wejdziemy, no to mamy tornado. Mamy coś, tu wam już odpalam, mamy coś związanego z tornadem. Jest tutaj kudeczka, więc tornado w jakiś sposób również będzie reworkowane. Lecimy sobie dalej, tutaj mamy na górze też, od czego to jest ikonka znowu, czemu to odpowiada? No tu po lewej stronie tego nie widzę tak na szybko. No ale w każdym razie też może to być jakaś nowa funkcja, może to być coś takiego. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Dobra, oczywiście na pewno jeszcze ten tryb wakacyjny, w ogóle tryb wakacyjny miał wejść w lipcu, lipiec już się kończy, na trybu wakacyjnego w dalszym ciągu nie ma. Też gdzieś tutaj to może być uwzględnione właśnie na tej mapce. Dobrze, lecimy sobie dalej, tutaj możemy polecieć w dół, tutaj już to mamy odblokowane, no i tutaj jakieś trzy funkcje również są zablokowane, też jakieś ikonki odpowiadające czemuś, ten prawy dolny róg to mi się wydaje troszeczkę jakby to była toaleta, ale chyba nie, chyba się mylę, chyba to nie jest toaleta. W każdym razie wy możecie napisać tych ikonek, które są zablokowane, ja nie wiem dokładnie o co z nimi chodzi, to wy możecie w komentarzu napisać co to może być, czemu to odpowiada, może to już jest w gierce, ale mówię, no ja nie dość, że te ikonki zostały pozmieniane ostatnio, to ja też wraz z nowymi ikonkami aż tak nie zwracam uwagi na ikonki, nie? W sensie ja to klikam, powiedzmy pamięć mięśniowa, no i nie patrzę, że na przykład, nie wiem, podziemia mają taką ikonkę, poczta ma taką, a załóżmy, nie wiem, lochy mają taką, nie? Więc również możecie napisać. W każdym razie mówię, no najciekawsze rzeczy, które tutaj już są niemalże potwierdzone,
No to są oczywiście te reworki Łowcy Demonów i Druida, to przede wszystkim. Mamy jakiś rework pupili, mamy jakąś nową klasę albo nowe rasy. Bardziej bym tutaj obstawiał nową klasę postaci. I szczerze mówiąc, ja wiadomo, teraz jak wyszedł Nekromanta jakoś w listopadzie, no to oprócz Nekromanty jeszcze do wyboru, żeby weszło do gry, był Doktor Plagi i był Trickster bodajże, jak dobrze pamiętam. Więc na pewno ja bym obstawiał tutaj, że no nowe rasy się chyba jakoś bardzo nie przydadzą. Chyba że to jest kwestia stricte, powiedzmy, nie wiem, wyglądu, nie? Żeby sobie bardziej ten wygląd modyfikować i tak dalej swojej postaci, no to wtedy spoko, ale bardziej bym tutaj obstawiał nową klasę postaci i raczej będzie to albo Trickster, albo Doktor Plagi i również bym obstawiał, że ona wyjdzie jakoś w okolicach Halloween, bo to były takie klasy postaci mroczne wraz z tym Nekromantą, więc na Halloween idealnie. No i tak jak mówię, no te reworki, tutaj jakiś rework Tornada, no i niektóre funkcje, których sam nie jestem pewien, co one oznaczają, o co tutaj chodzi, co zostanie zmienione. W każdym razie, no, tak to się prezentuje, jeżeli wy macie jakieś predykcje, jeżeli komuś się chce, to może opisać każdą ikonkę, na przykład od góry do dołu, od lewej do prawej i po prostu napisać, co według niego to oznacza, co to może być. No, może ktoś, może komuś się nudzi i chce mu się taki obszerny komentarz dać właśnie pod tym filmem, to zapraszam serdecznie. I tyle, i tak naprawdę tyle odnośnie tej mapki. Mówię, została ona zaprezentowana na jednym z ostatnich oficjalnych streamów Shakes and Fidget i daje nam fajne możliwości do jakichś właśnie predykcji, do jakiegoś myślenia, co zostanie w tej gierce zmienione. Tyle w tym filmie, taki krótszy film, chciałem wam to pokazać, bo widziałem, że wzbudziło to jakieś tam zainteresowanie ludzi, więc oczywiście warto o tym nagrać. No i w kolejnych dniach również będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać, bo został zapowiedziany serwer EU14 i nowy pierwszy serwer amerykański, co ciekawe, więc Shakes and Fidget otwiera się tutaj na nowe kontynenty. Ja też na swoich postaciach przez te 10 dni, co prawda ogarniałem ciągle na telefonie, ale porobiłem tam jakieś progresy, jakieś fajne rzeczy, więc też sobie na ten temat nagram, żebyście byli na bieżąco z postaciami, o ile oczywiście na jakieś tam coś się wydarzyło fajnego, a mówię, no na pewno co do S40 mam jedną fajną rzecz do nagrania. Co do naszego zabójcy, no i mówię, jakieś tam zmiany interfejsu też myślę, że na ten temat nagram. Generalnie troszkę się działo przez te 10 dni, no i tak jak wspominałem na początku, teraz będziemy nadrabiać. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, kupujcie grzybki z kodem neutral, wysyłajcie mi screeny do giveawayów comiesięcznych, jak używacie mojego kodu twórcy. Wbijajcie na Twitcha, na Instagrama, na Discorda, zapraszam was serdecznie. I chyba wszystko, piszcie komentarze oczywiście, to przede wszystkim pod tym filmem, zależy mi na tym. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!